Witam Was, moi drodzy, z tej strony Łukasz N. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest trzem sprawom. Pierwsza to konkurs, moi drodzy, który organizuje sklep Max Collection. Tutaj mam przy sobie nagrodę. Jest to koszulka z autografami zawodników Śląska Wrocław. Oprócz tego można jeszcze wygrać piłki i kilka innych gadżetów. Teraz, moi drodzy, na czym polega ten konkurs? Każda osoba, która kupi cokolwiek w sklepie Max Collection, będzie brała udział w losowaniu właśnie tych nagród. Nie wiem jeszcze, czy to będzie robione u mnie tutaj na kanale, czy po prostu mój przyjaciel u siebie zrobi losowanie i osoby po prostu wylosowane wygrają poszczególne gadżety. Jeszcze muszę się z nim dogadać, porozumieć i zobaczymy. Druga sprawa, moi drodzy, to chodzi o naszego przyjaciela Pepe Square. Nie wiem, czy wszyscy już wiecie, co się stało. On wrzucił filmik na swój stary kanał. Po prostu został oszukany przez firmę partnerską i założył sobie nowy kanał. Wbijajcie na jego najnowszy kanał, gdzie potrzebuje Waszych subskrypcji, gdyż obecnie ma ich, jak się nie mylę, 300, a na tym wcześniejszym kanale miał prawie 2000, więc jeszcze wielu z Was nie wie właśnie o tym, co się zdarzyło i prosiłbym Was, byście wrócili na jego kanał, na ten najnowszy, byście oglądali jego filmy. Robi to niesamowicie superancko, montuje je, jego mowa jest niesamowita, mógłbym się od niego jeszcze wiele uczyć. Tak więc, moi drodzy, wbijajcie do Pepe na jego najnowszy kanał. Pod filmem będziecie mieć link do jego najnowszego kanału. Jeżeli chodzi o trzecią sprawę, moi drodzy, to chodzi o album Deluxe z FIFA 365. Mam tutaj jeszcze kilka braków. Kilka kart już mam w sumie dogadanych, ale jakby mi doszły, więc nie byłoby źle. Chodzi mi o ikonę Messiego. Oprócz tego brakują mi trzy fansy z tej początkowej, z tych początkowych stron. Numer 46, 51 i 77. Następnie brakują mi dwa loga. Jeden z Ferencvaroszu, a drugi z FC Porto. Oczywiście to jest ta zwykła wersja, nie nordycka. I jeszcze brakują mi karty Power Up. Jedna to jest Defensive Rock Sergio Ramos. Mam ją, ale jest zniszczona. Tak samo Verratti Key Player. Też potrzebuję, bo mam kartę porysowaną. I brakuje mi jeszcze Alaba Dynamo. I wtedy będzie też kompletny albumik. Zrobię prezentację, bo jak wiecie, karty tutaj się różnią w znacznym stopniu. Więc trzeba by zrobić osobny filmik z prezentacją, tak jak zawsze to robię. To wszystko, moi drodzy, co chciałem Wam przekazać. Jeśli filmik Wam się podobał, to łapka w górę. Dzięki Wam za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.